Cześć, tu Strefa Myśli, Ania i Nina. Słuchajcie, w dzisiejszej rozmowie dowiecie się, co to są mity na temat uzależnień, skąd się biorą i poznacie 5 najbardziej kontrowersyjnych i popularnych mitów, jeśli chodzi o uzależnienia. Zapraszamy! Co to są te mity dotyczące uzależnień? Witajcie wszyscy. Jeżeli chodzi o samą definicję mitów, mity to nic innego jak nasze przekonania, nasze schematy myślowe, które mamy w swojej głowie i które kierują naszymi myślami, a co za tym idzie, funkcjonowaniem. I przykładem takiego mitu może być takie hasło, że rolą kobiety jest opiekowanie się domem, czyli kobieta do garów. Uśmiecham się trochę przekornie, ponieważ jak tylko słyszę właśnie chociażby takie przekonanie, taki mit, od razu mi się otwiera nóż kieszeni. Ja to też rozumiem, bo też mi niełatwo było nie uśmiechać się przy tym. Natomiast spójrzmy na też, ile kobiet funkcjonuje według tego schematu, czyli jakby postępuje w zgodzie z tym hasłem, jakby wręcz powiedziałabym, że nie wyobraża sobie innego funkcjonowania, że na przykład mogłaby nie gotować przez tydzień. Nie, masz w zupełności rację i myślę, że właśnie to sprawia, że tak ciężko nam zmienić to myślenie, to przekonanie i ono tak naprawdę dotyczy tego zarówno kobiety, która jest uwikłana w tą rolę, jak i osób bliskich, które po prostu gdzieś tą presję też na niej wywołują i ona po prostu wtedy rzeczywiście utwierdza się w tym, że to jest jej rola. Prawda? No, dokładnie. Dokładnie to tak wygląda. Okej, to w takim razie powiedz nam, skąd te mity się biorą? Patrząc na ten przykład, do którego się teraz właśnie odnosimy, to jeżeli załóżmy ta kobieta wychowywała się w domu, gdzie robiła tak babcia, gdzie robiła tak mama, czyli ona mogła obserwować tylko jakby realizację tej roli w jednym kierunku, to trudno jest, żeby ona wyszła z takiego domu z innym przekonaniem. Czyli mówiąc jakby tak bardzo krótko, nasze mity, przekonania biorą się z naszych obserwacji, z naszych doświadczeń, nie tylko w domu rodzinnym, ale jakby w ogóle przez cały okres kształtowania. Jasne. Dobra, czyli wiemy, co to są te mity, jeśli chodzi o ten temat, wiemy, skąd się biorą, to zaczynamy w takim razie. Słuchajcie, pierwszy kontrowersyjny mit. Większość osób uzależnionych wywodzi się z marginesu społecznego. Ania, co myślisz? To jest mit, nad którym ja najbardziej ubolewam. I tak jak u Ciebie otwiera się nóż w kieszeni, kiedy słyszysz mit dotyczący roli kobiety, tak u mnie się otwiera nóż w kieszeni, kiedy słyszę ja ten mit. Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że właściwie według mnie jest odwrotnie. Większość osób uzależnionych to takie osoby jak ja, takie osoby jak Wy, czyli posiadające pracę, posiadające rodzinę, będące naprawdę wartościowymi ludźmi. To straszne przekonanie wzięło się stąd, że my kojarzymy osoby uzależnione właśnie z takimi osobami z ulicy, które właściwie z powodu swojego picia, z powodu używki, naprawdę straciły bardzo dużo, a czasami nawet wszystko. I stąd właśnie takie skojarzenie. Wiesz co, wsadzę kij w mrowisko i zapytam Ciebie, czy rzeczywiście tak nie jest po prostu? Nie, Nina, nie idź w tą stronę. Właśnie przez takie przekonanie, przez posiadanie takiego przekonania, większość osób nie chce przyznać się przed samym sobą, że ma problem z używką. No bo jeżeli ona ma w głowie takie przekonanie, że osoby uzależnione to margines społeczny, to przyznając się przed samym sobą, że jest osobą uzależnioną, no automatycznie nazywa siebie właśnie tym marginesem, co nie ukrywajmy, no nie ułatwia tego, żeby zaakceptować swoje uzależnienie. No dokładnie, absolutnie nie ułatwia. Okej, drugi mit. Osoby uzależnione piją codziennie. To rzeczywiście jest nieprawda. Większość osób uzależnionych pije w takim schemacie, że piją, jest abstynencja i jest picie. Czyli właściwie to no jakby mają przerwy w swoim spożywaniu. A powiedz nam, czy zawsze tak musi być? Zawsze mają ten właśnie taki schemat?
Nie, no, nie jest tak, że zawsze, bo są oczywiście takie osoby uzależnione, które piją codziennie. Natomiast bardzo często właśnie ten schemat jakby jest taki powielany, bo ta przerwa tak naprawdę ma służyć osobom uzależnionym do podtrzymywania iluzji, że oni potrafią nie pić, czyli że nie piją codziennie, więc nie mają problemu. Trzeci mit. Osoba uzależniona może przestać pić tylko i wyłącznie dzięki swojej silnej woli. Ten mit wzbudza tak naprawdę najwięcej kontrowersji. Myślą tak nie tylko osoby uzależnione, ale również bardzo dużo osób bliskich, czyli żony, matki, dzieci. Jakby chciał, to by przestał pić. To jest nieprawda. Silna wola tak naprawdę jest ważnym elementem, rozumiana jako właśnie silne postanowienie o niepiciu, jest ważnym elementem trzeźwości, ale bardzo trudno jest opierać tylko i wyłącznie swoją abstynencję na silnej woli, bo nie zapominajmy o tym, że uzależnienie jest chorobą, więc to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że cukrzyk miałby siłą woli utrzymać swój cukier w normie. No jest to po prostu niemożliwe i tak się nie da. To, co myślę sobie, że jest ważne, żeby dodać, to na terapii my bardzo często pracujemy nad trzeźwością, a trzeźwość jest rozumiana właśnie jako między innymi zachowywanie abstynencji, zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu funkcjonowania i zmiana sposobu przeżywania. My nie pracujemy tylko nad tym, żeby osoba utrzymywała abstynencję, ale żeby przede wszystkim żyło jej się lepiej też. Więc no to nie jest tak, że to jest tylko główny cel no abstynencji czy też trzeźwości, no bardziej trzeźwości niż abstynencji. Dokładnie. Okej, czwarty mit. Ten mit, słuchajcie, to nawet jak studiowałam, to naprawdę ludzie w to, studiowałam psychologię, podkreślam, naprawdę ludzie wierzyli w to, że tak jest, czyli że dzieci osób uzależnionych są skazane również na uzależnienie, tak? Czyli powiedzmy sobie, że jeśli ja wywodzę się z rodziny, w której jest alkohol, czy tam inna używka, jest po prostu uzależnienie, to oznacza w dużej mierze, że ja też na pewno będę uzależniona. Wypowiedz się, Ania, na ten temat. Przy każdym micie się uśmiecham. Myślę sobie, że wyjaśnianie w ogóle tego mitu należy zacząć od tego, że nie ma żadnego genu jakby warunkującego uzależnienie. Uzależnić się można tylko poprzez regularne spożywanie używki. Czyli jeżeli my nie będziemy pić, to niezależnie od tego, gdzie się wychowywaliśmy i w jakiej rodzinie, to się nie uzależnimy. Rzeczywiście jest trochę tak, że osoby, które wychowują się w rodzinie, gdzie któryś z rodziców spożywał używkę, mają jakby większe prawdopodobieństwo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oni mogli obserwować w rodzinie, podobnie jak ta kobieta, że tak się rozwiązuje problemy, że to jest sposób na całe zło, no to w ich jakby wachlarzu rozwiązań na ich problemy życiowe będzie używka. Natomiast czy oni po nią sięgną, to jest decyzja każdego z nas. Ale jakby odwołując się do tego właśnie, co często pada, to nie ma takiej reguły, że jeżeli ojciec pił, to syn też na pewno będzie pił. To jest nieprawda. Dokładnie, więc wykrzyknik, stawiamy duży wykrzyknik na końcu. Dobra, i słuchajcie, doszliśmy do ostatniego, piątego mitu, czyli piwo i wino to nie alkohol. No ten mit to też jest nieprawda. Tak naprawdę powiem Wam o pewnej ciekawostce, czyli faktem jest, że jedno piwo 5-procentowe jest równoznaczne z 60 ml wódki. Czyli zobaczcie, pijąc 4 piwa, tak naprawdę my wypijamy ćwiartkę wódki. I to, co ważne jest, to dobrze by było tutaj dodać, że osoby uzależnione uzależniają się od substancji, która zawiera w sobie alkohol, a nie od konkretnego alkoholu. Co to oznacza? Że nie ma takich osób uzależnionych od konkretnej używki, czyli od piwa, czy też od wódki, tylko od alkoholu. Dokładnie. I właśnie to, co ty jeszcze powiedziałaś o tej ciekawostce, to tylko bym dodała, że naprawdę dla wielu ludzi to nie jest problem wypić 4 piwa dziennie. Czyli zastanówcie się, tak? Pijecie ćwiartkę dziennie tak naprawdę, tylko że jest to rozłożone w czasie, powiedzmy, no bo piwo jednak pijemy wolniej. To tak kupię w drodze. Dobra, słuchajcie, doszliśmy do końca. To, co jest teraz ważne, to tak, wiecie, jakie są mity,
Myślę, że może nawet znacie więcej mitów, albo gdzieś tam usłyszeliście jeszcze coś innego. Chętnie usłyszymy to, jakie wy mity znacie. Ale słuchajcie, to co chcemy teraz tylko podkreślić. Fakty są takie, że my możemy to zmienić. Możemy zmienić nasze myślenie, możemy właśnie je uaktualnić, możemy po prostu myśleć inaczej, czyli zgodnie z prawdą, zgodnie z rzeczywistością. Prawda, Ania? No dokładnie, ja dodam tylko, że na pewno warto to robić. Dokładnie. Słuchajcie, mamy nadzieję, że tą rozmową pobudziliśmy waszą strefę myśli. No i zapraszamy was do komentowania i pisania do nas w dalszym ciągu.